Rok 2018 został ogłoszony przez Sejm rokiem Ireny Sendlerowej. W związku z tym organizowane są w całej Polsce liczne wydarzenia. Kim była Irena Sendlerowa? W dużym skrócie działaczką społeczną i charytatywną. W czasie II wojny światowej podjęła próbę uratowania około 2,5 tysiąca żydowskich dzieci. Biblioteka Miejska w Cieszynie również postanowiła uczcić jej pamięć. W programie obchodów Roku Sendlerowej znalazł się m.in. wyjątkowy spektakl. Występują same dziewczynki, jest ich 32 i libretto zostało przygotowane przez panią Mariolę Ptak na podstawie książki Listy w butelce pani Ani Czerwińskiej-Rydel. Opowieść o Irenie Sendlerowej. W wydarzeniu tym wzięła udział córka Ireny Sendlerowej, Janina Zgrzębska. Rok mojej mamy jest rokiem Ireny Sendlerowej, czyli rokiem, jest to rok moim zdaniem człowieczeństwa. To, że Cieszyn robi spektakl, to po prostu bardzo się cieszę. Po pierwsze, że to, o czym mówiła Irena Sendlerowa, będzie znane i tu, czyli to, o czym mówiła, to, co robiła, czyli pomoc ludziom, którzy są w najtragiczniejszych warunkach. Okazuje się, że hasło się nie zmieniło, jest współczesne bardzo. Mimo, że nie lecą nam na głowę bomby. Zanim jednak przed publicznością pojawił się Teatr Tańca oraz zespół LOR, ogłoszono wyniki konkursu plastycznego poświęconego Irenie Sendlerowej, który był skierowany do uczniów szkół podstawowych. Wpłynęło ponad 200 prac. Wytypowano 4 najlepsze prace w każdej kategorii wiekowej. Na scenie nie zabrakło również symbolicznej jabłonki. Jabłonka dzisiaj wystąpi na scenie, ale zaraz potem bierzemy ją na Nowe Miasto i tam znajdzie swoje miejsce. Będziemy o nią dbać, jest to w pobliżu Biblioteki Miejskiej w Cieszynie. Także wspólnie z dziećmi i czytelnikami naszej biblioteki będziemy dbali o jabłonkę. Jabłonka jest związana z moją mamą, związana jest z jej działalnością z czasów II wojny światowej. Pod jabłonką były przechowywane w butelkach zalakowanych listy, nazwiska uratowanych dzieci. Więc jabłonka daje tożsamość, jabłonka daje życie. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego OX.pl Marta Szymik.